Podczas dzisiejszego wieczoru będziemy rozmawiać o poecie, prozaiku, pieśniarzu, o kimś, kogo często widywano jak równym krokiem, lekko pochylony w dżinsowym ubraniu, z chlebakiem na ramieniu, przemierzał cudne manowce. Dziś będziemy wspominać, myślę, że postać absolutnie niezwykłą, kultową Edwarda Stachurę, czyli Steda. Śpiewam piosenki różnych wykonawców i w końcu, przygotowując się do tych zagadnień poetyckich, postanowiłem troszeczkę się w te wiersze wczytać i zastanowić się nad tym, co tak naprawdę autor miał na myśli. Czyli niemalże jak w szkole podstawowej. Gwiazd jest bliżej niż krok. Pies się włóczy pod murami bezdomny. Niesie się tęsknota czyjaś na cztery świata z tyłu. Toczy swój kar północy, toczy się los. A ziemia toczy swój kar uroczy, toczy się los. Ty co płaczesz, ażeby śmiać mu się ktoś? Już dość. Odpędź czarne myśli, prosisz twoich łez, niech to wszystko przepadnie we mgle. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że Stachura doskonale wiedział, czuł, miał świadomość tego, że nasza prawdziwa istota nie jest natury materialnej, ale natury duchowej. Byłem zmęczony długą, znośną drogą. Wszystkiego miałem dosyć już i w myślach widziałem wreszcie tu gościnę błogą. W sposób dosyć taki, powiedzmy, powierzchowny nawiązujemy do tytułu, właściwie do treści piosenki. Utwór pod tytułem Noc albo oczekiwanie na śniadanie, znany bardziej Państwu jako Ty się pochyl, róże Bóg, Ola, przed Państwem. Są teksty jak najbardziej radosne, można powiedzieć świetliste, o tym właśnie jak się możemy uwolnić. Rozdzierający jak tygrysa pazurami, wylotny plecy jest smutek człowieczy. Niech Krupiński most, ale przemienić w jasny nowy dzień, najsmutniejszą noc, to jest dopiero co. Na, na, na. Na, 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 na
jak ozdoba świata, co w malinie bredzi jest obym człowieczy. Nie brukliński most, lecz na drugą stronę głową przebić się przez obłędu los. To jest dopiero coś. Na, 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 na. Spróbuj to zrozumieć dobrze, jak życzenia najlepsze, te urodzinowe albo noworoczne jeszcze lepsze. O północy blisko drżącym głosem nie kłamamy. Z nim będziesz szczęśliwsza, dużo szczęśliwsza. Materialne, pieniądze, polityka, cała otaczająca nas rzeczywistość, to jest marność i złudzenie. Przyroda, natura to części boskiego stworzenia, my jesteśmy jego częścią i musimy o tym pamiętać. W końcu cudne manowce, czyli nasz dom dusz, do którego należymy. Podsumowując, to jak traktujemy przyrodę ożywioną i drugiego człowieka, także samego siebie, świadczy o tym, kim naprawdę jesteśmy. A nie to, ile mamy, jak ważny jest. Przezroczystą noc, pudowy kamień, pudowy kamień. Ja na nim stanie, on na mnie stanie, on na mnie stanie, spod niego wstanę, jak suchy szlok. Przezroczystą noc, jak złota kula nad wodami, jak świt pod spuchniętymi powiekami, jak zorze miłe, śliczne pola, jak słońca pierś, jak garb swój nieść. Jak do was, siostry mgławicowe, ten zawodzący śpiew. Czemu utwór Gloria. Najdosłowniej i najcieleśniej ukrzyżowany i jakże bardzo i realnie mnie to bolało. Bo stanąłem na początku, bo pociągnął mnie ojciec i stanę na końcu i nie skosztuję śmierci.
Edward Stachura 1937-1900.